Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy galaretkę z nóżek wieprzowych i dołożymy niewielkie golonko z indyka. Potrzebować będziemy dwie nóżki, jedno golonko i z przypraw używamy liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz, czosnek i ocet. Oczyszczone nóżki i golonko wkładamy do garnka z dużą ilością zimnej wody i zagotowujemy. Po tym czasie, jak się już zagotuje, to tą pierwszą wodę odlewamy, ponownie zalewamy wodą i gotujemy około 4 godzin. Po 3 godzinach dołożymy warzywa. Z warzyw dołożymy seler i marchewkę. Tak jak już wspominałam, pierwszą wodę zagotowujemy, nie solimy, nie dodajemy przypraw i tą wodę wylewamy. Ponownie zalejemy zimną wodą. Nóżki już się zagotowały i tak jak wspominałam, tą wodę należy wylać i nóżki ponownie opłukać. Wywar mam przecedzony, mięso pokrojone i teraz wywar doprawimy pieprzem, bo już doprawiony jest solą, czosnkiem, dodałam octu. Dodajemy pokrojone warzywa oraz mięso i nóżki. Mieszamy i przekładamy do naczynia. Studzimy i dajemy do lodówki, najlepiej na całą noc. O, tutaj mi wpadły ziele angielskie. Tak. I będziemy mieli galaretkę z nóżek wieprzowych. Studzimy i dajemy do lodówki. Zalałam wodą, zimną wodą zaznaczam. Teraz już nóżki solimy. Ja dodałam łyżkę soli, 2 liście laurowe, 3 ziela angielskie i gotujemy na małym ogniu 3 godziny, na małym ogniu zaznaczam. Po 3 godzinach dołożymy marchewkę i seler i będziemy gotować około 45 minut. Jeżeli gotujemy galaretkę, to zawsze pamiętamy, że gotujemy na wolnym ogniu, abyśmy mieli klarowny wywar. Gotujemy 3 godziny, po 3 godzinach dodajemy warzywa. Tak wygląda ugotowane nóżki i golonko. Jeżeli mięso odchodzi od kości, świadczy o tym, że już mamy ugotowane, możemy obierać. Pokroimy mięso w kostkę, a wywar przecedzimy. Ja mam klarowny wywar. Gotowałam 4 godziny na wolnym ogniu. Marchewkę i seler pokroję w drobną kosteczkę, mięso pokroję w kostkę. Mam tutaj 4 ząbki czosnku. czosnek dodam teraz i później wywar przecedzę i doprawię pieprzem. Z solą uważamy, ponieważ ja miałam wywar solony i nie należy potrawy przesolić. Dodamy, tutaj mam ocet i już mamy galaretkę doprawioną. Teraz tylko przecedzamy wywar, mięso kroimy i połączymy całość. Ja, dodając czosnek, już nie gotuję galaretki, ponieważ czosnek podczas gotowania traci wartości. Ja przecedzę, a mięso obiorę i pokroję w kosteczkę. I tak oto wygląda galaretka z nóżek wieprzowych. Leciutko odkrawamy brzegi. I będziemy próbować wyjąć. Możemy to zrobić w mniejszych pojemnikach. Ja po prostu zrobiłam w formie keksowej. I tak wygląda galaretka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Galaretka z nóżek wieprzowych.